Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do mojej domowej dżungli. Sezon praktycznie nam się zaczyna kończyć i to widać bardzo wyraźnie, przynajmniej w naszych regionach robi się w tej chwili szaro, buro i już naprawdę mamy bardzo jesienną pogodę, aż trudno uwierzyć w to, że mogą jeszcze być ciepłe dni, no ciepłe i słoneczne. Zobaczcie. Ja musiałam zapalić światła, żeby dzisiaj zrobić film, a latem to było tak przyjemnie, nie musiałam nic, żadnych świateł palić, a było bardzo fajnie, jasno i widno. Ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie rzeczy, no takie będę się trochę chwalić, jak wyglądają moje rośliny po sezonie. Zacznę, słuchajcie, od takich dwóch kwiatów, z których jestem naprawdę jestem bardzo dumna. Mówię tutaj o mojej choi. Ja ją całkiem niedawno Wam pokazywałam, ale ponieważ teraz jak przyjechałam i właśnie jak przyjechałam z tej Warszawy i tak popatrzyłam takim, wiecie, okiem z takiego dystansu, ja mówię, jeny jak pięknie w ciągu tego jednego sezonu ona się rozrosła. No i musicie mi przyznać rację, musicie, że moja ta choja Australis lisa wygląda po prostu przepięknie. Wyobraźcie sobie, że ona stała cały ten sezon, no bo ja to tak mam takie tendencje, że otwieram okno i to okno jest praktycznie od wiosny do końca lata jest otwarte, również teraz, no dopóki nie przyjdzie pora taka, że takie okno trzeba będzie zamknąć, bo będzie po prostu zimno. W tym oknie, co prawda, jest siatka, więc nie ma tych takich przeciągów. Siatka powoduje to, że jednak ten wiatr zupełnie inaczej dociera. On jest załamywany jak gdyby przez tą siatkę i troszeczkę inaczej to się wszystko rozkłada. No ale zobaczcie jak ona wygląda, ta choja, przepięknie. Bardzo ją lubię. Ja już mówiłam Wam kiedyś, że mnie, szczerze mówiąc, wcale nie zależy na kwiatach choi, dlatego że jeżeli chodzi o tę choję, to jest choja Australis lisa, to ja ją po prostu zdecydowanie kocham za liście, które ona ma. Liście ma przepiękne. Każdy, zobaczcie, liść jest zupełnie inne. No i uwielbiam te młode liście, kiedy właśnie jak choja stoi na słońcu, ale nie na takim, wiecie, słońcu mocnym, kiedy to widać, że ta choja aż jest spalona, aż cała czerwona, kiedy właśnie te młode listki wytwarzają te antocyjany, które właśnie zabezpieczają je przed tym ostrym słońcem, przed uszkodzeniem. I bardzo pięknie to wygląda, zobaczcie, jak cudnie te liście wyglądają. Bardzo mi się podoba też taki kształt takiego jaja tych liści. One nie mają takich, nie są takie szpiczaste, są bardziej okrągłe. No i przede wszystkim zobaczcie, jak pięknie, gęsto, przez to, że one miały dosyć dużo światła, cudownie moim zdaniem zagęściły się, rozrosły się. No wyglądają po prostu, moim zdaniem wygląda przepięknie, no i musiałam Wam ją pokazać. Także jeżeli macie ochotę kupić sobie choję, tutaj teraz musiałabym troszeczkę, bo widzicie, jest taki ciężar, ona trochę przechyla, będę musiała tutaj tak zrobić bardziej do pionu, zobaczę, ale naprawdę wygląda przepięknie. Polecam Wam tę choję, ponieważ ona jest moim zdaniem cały czas bardzo ozdobna, zarówno zimą, jak i latem, kiedy ma te czerwone końcówki. Bardzo wdzięczna roślina, według mnie praktycznie w ogóle nie wymagająca, naprawdę nie wymagająca, bo za dużo nie trzeba podlewać, no po prostu trzeba patrzeć tylko, żeby nie przelać tej rośliny. No i co? Śliczna, nie? Bardzo ładna. Podoba Ci się też, nie? Tak. To jest naprawdę piękna, piękna roślina. Fajnie ona wygląda. Wiecie, u mnie ona stoi na parapecie okna wschodniego. Więc ja Wam powiem szczerze, że ja nie widzę jej urody na co dzień. A to żal,
dlatego że po prostu ona jest odwrócona do mnie tyłem, a przodem właśnie do światła. Natomiast fantastycznie jest, jak ktoś ma jakieś werandy czy takie duże okna, gdzie ma, powiedzmy sobie, tego światła dużo więcej, na przykład takie okna duże do samej podłogi, i wtedy rzeczywiście troszeczkę dalej można taką roślinę postawić i ona wygląda wtedy na tyle pięknie, że wy również możecie dostrzegać urodę tej rośliny. Ja niestety mam jak mam, ale i tak od czasu do czasu się cieszę, albo pokazuję wam, żebyście wy również swoje oko nacieszyli przepiękną rośliną. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Słuchajcie, drugą taką rośliną, którą też uważam, że pięknie w ciągu tego jednego sezonu urosła, to jest moja, dlatego mówię, że dzisiaj będzie dżungla. Zobaczcie, moja strelicja Nikolaj. Jeżeli nie pamiętacie, jak ona wyglądała, jak była małą rośliną, to możecie sobie oglądać te starsze filmy, ja wam gdzieś go podlinkuję. Wtedy, kiedy kupiłam ją taką małą, kiedy kupiłam ją w Biedronce, taką, ona była nawet przeceniona ze względu na ułamany liść, tutaj jeszcze ten kikut sterczy. Ale ja wiedziałam, że jeżeli roślina jest w dobrej kondycji, to liść złamany nic nie wnosi, że po prostu następne zaczną przepięknie rosnąć. I zobaczcie, jaka cudna się zrobiła ta strelicja, wielka wręcz bym powiedziała. I myślę, że bardzo szybko dochoduje się też takiego dużego, wielkiego egzemplarza. No i wtedy ona będzie tutaj stała. A tą szeflerę zobaczę, bo tak się zastanawiam, czy jej nie oddać. Może ją do przedszkola oddam, albo wystawię tutaj na korytarz. Zobaczę, bo jakoś ona u mnie nie rośnie. Ja już mam jej, Boże, ja wiem, że to bardzo brzydko zabrzmi, ale ja jakoś mam jej dosyć na razie. I ona u mnie tak też nie za bardzo chce rosnąć. Ja ją odnawiam, ale ona jakoś nie daje sobie rady u mnie, pomimo tego, że ja naprawdę o nią dbam. Coś jej u mnie nie pasuje, więc ja zawsze mówię, że jak macie takie rośliny, które jeszcze nie umarły, to warto wtedy albo ją przenieść w inne miejsce, albo oddać komuś, kto taką roślinę przygarnie i po prostu stworzy jej bardzo dobre warunki. Także ja jeszcze popytam tutaj ewentualnie, czy sąsiadki, popytam, kto chce i po prostu tutaj gdzieś oddam. No ze względu na to, że dwie tak duże rośliny to u mnie się niestety nie zmieszczą, bo wtedy rzeczywiście będzie za duży natłok i za dużo światła mi te rośliny zabiorą. Natomiast ta strelicja wygląda przepięknie. Myślę, że ona w którymś momencie wyląduje na podłodze i wtedy będzie się dalej mogła rozrastać. Też fajna, nie? Mnie się podoba. Mnie się bardzo podoba. No dobra, to mamy tutaj, ja dzisiaj, słuchajcie, specjalnie podniosłam lampy, żebyście wy mogli mieć doświetlone całe te liście tej strelicji, ponieważ jak były niżej lampy, to ona nie do końca była oświetlona. Słuchajcie, te kwiaty mamy piękne, ok, ja je tu na razie odstawię, tak. O, żeby one sobie tam stały, bo dzisiaj chciałabym jeszcze pogadać z wami o innych roślinach. Mówię tutaj o roślinie Epipremium i tutaj mam pierwszy taki już na stole, jest to niech będzie, to jest Epipremium Cebublu. Bardzo ładna roślina, dlaczego chcę o niej porozmawiać? Ja wam powiem tak.
To jest roślina, jednak Epipremnium jest rośliną pnącą. I ona fantastycznie rośnie, fantastycznie liście nabierają dużych kształtów, czy tych otworów, wtedy, kiedy ta roślina się pnie. W momencie, kiedy ta roślina, te jej łodygi zaczynają opadać, to zwróćcie uwagę, ona pięknie tutaj się wspinała i miała piękne liście. Miała i ma, tak? Piękne liście, takie z otworami, z dziurami, które właśnie powodują to, że jak deszcz spływa, to może również być nasiąkany. To, że promienie słońca docierają do dolnych liści, to, że wiatr już tak nie łamie wtedy. No, takie dziurki w roślinach są potrzebne i na pewno, jak to się mówi, zawsze przyroda znajdzie jakieś rozwiązanie, które jest jej potrzebne. No i teraz tak, ja pojechałam i na obóz jogi, potem pojechałam, wiecie, gdzieś tam, potem sobie tam, jak to jest na zasadzie, a to, wiecie, zdrowie nie dopisywało. W każdym razie miałam zrobić tak, żeby przedłużyć ten palik, żeby on był wyższy, żeby te łodygi, które, słuchajcie, rosną, o tak jakbyś tutaj pokazał, zobacz, tu jest ta, o, ja pokażę ci tak. Zobacz, ona jest taka mocna tutaj, owinięta i to jest tak, że teraz ta łodyga, o ta, zobacz, to jest ta łodyga, którą tam pokazywałeś, ona się okrzesła. I teraz ona powinna być zaplątywana do góry. Ona przez to, że nie była zaplątywana, zaczęła po prostu opadać. I zobaczcie, co się zaczyna dziać wtedy, to żebyście wiedzieli, że rośliny pnące, jeżeli chcemy, żeby miały takie piękne, duże liście, czy właśnie z takimi dziurami, no, żeby te liście były coraz większe, to rzeczywiście ona musi się pnąć ku górze. Jeżeli ona zaczyna opadać ku dołowi, to zobaczcie, tu jeszcze były te liście, jeszcze były z otworami, z dziurkami, te, ale już każde następne są mniejsze, dużo mniejsze, tak, i są już bez tych dziurek. Więc jeżeli chcemy takie rzeczy jak piękne, duże liście, to niestety musimy powodować to, żeby ta roślina pięła się ku górze. Zobaczcie, mamy to samo tutaj. Te liście też tutaj były z dziurami, a te już opada. Jeszcze ten jakiś tam dziury ma, a już każde następne, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Staje się to już taka roślina, jak typowe, powiedzmy sobie, Epipremnium. I już taka, moim zdaniem, trochę mniej ciekawa. Także już myślę, że wezmę sobie teraz, bo pochwalę się, że trochę jestem w lepszej kondycji, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I słuchajcie, i teraz będę chciała już po prostu przedłużyć ten, mam nadzieję, że mi się to uda, to przedłużenie tego palika i żeby móc ładnie opleść te łodyżki, żeby ona zaczęła zupełnie inaczej rosnąć. No, bo sami widzicie na przykładzie tych prostych kłączy, które już po prostu pięknie rosły te liście i nagle widzicie, jak zmieniają kompletnie i kształt, i tego. I wydaje mi się, że wtedy taka roślina, ona przestaje mieć ten kształt, przestaje mieć taki, ja mam wrażenie nawet, że te liście są mniej niebieskie niż te tutaj, bo ona ma taką piękną poświatę. No i to mamy byśmy tutaj o tym cebublu. No i pokażę Wam kolejne Epipremnium tutaj. To jest Epipremnium pinnatum. Pięknie biało wybarwione i również mamy ten sam efekt. Jaki mamy efekt? Bo roślina, która, słuchajcie, pnie się ku górze, robi też takie... nazwę to dowcipnie, robi takie numery, że
nagle zaczyna wypuszczać taką łodygę, o tak jak tutaj, zobaczcie. To jest, już była raz wypuszczana, ja ją obcięłam, miałam ją właśnie dać jej palik, ale znowu, tak jak Wam mówiłam, z tych wszystkich różnych powodów tego nie zrobiłam. I zobaczcie, i ona już wypuściła tutaj drugie rozgałęzienie i również wypuściła bez liści. Widzicie? Nie ma liści. To jest po prostu taki pęd, który nie ma tu liści, nie ma tu liści, ani nie zapowiada się, żeby dalej były te liście. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ona, ta roślinka jest taka cwaniara, że ona na razie wypuszcza pęd, goły pęd, bez liści, w poszukiwaniu podpórki. Bo ona po prostu, jak znajdzie tą podpórkę, to się zaczyna oplatać i dąży ku temu, żeby rosnąć do góry. I wtedy piękne liście mamy takie, piękne, dziurawe. Te młode liście, tu jest taka młoda łodyżka, one są na razie bez, o tutaj już co prawda dostały te dziurki, ale jeżeli będą opadać, to również nie będzie tych ani dziurek, ani nie będzie zagęszczenia tych liści. Także musimy im, roślinom pnącym, raczej powinniśmy zapewniać te podpórki, żeby one miały po czym się po prostu piąć do góry. Trzeba dobrze przypinać to, dlatego że jakbyś tu pokazał, zobaczcie, to są potężne takie łodyżki. One w tych łodyżkach kumulują między innymi wodę, dlatego one są takie silne i mocne, takie z biegiem czasu nawet zdrewniałe. O tu zobacz, pokaż też, zobacz. Tu widać, jak ona jest dosyć młodą, a już ma takie mocne, silne, zdrewniałe pędy. Zresztą tutaj też widać. Dlatego wydaje mi się, że trzeba, tą będę musiała, nie wiem, może jeszcze w tym roku zrobię, pomimo że jest to wrzesień. Takie zabiegi zawsze najlepiej jest robić jednak wiosną. No ale tak się zastanawiam, czy... Zastanawiam się właśnie, czy odpuścić jej i zrobić to wiosną, a zwłaszcza mówię o tej, dlatego że ona jest taka jeszcze do wytrzymania. Zastanowię się, teraz nareszcie mogę się nad pewnymi rzeczami spokojnie zastanowić. A z drugiej strony, to co Wam pokazuję, te pędy są tak silne, że jeżeli doprowadzimy do tego, że one się uformują w taki sposób, i bardzo ciężko jest później doczepić do tych liści, do tych, nie liści, tylko do tych palików, dlatego że one są sztywne, żeby po prostu tego nie złamać. Ten kwiat, już jak pokazuję Wam tak a propos, to muszę odkurzyć i tak jak Wam czasami mówię, że ja sobie, jak przeglądam rośliny, no to widzę, którą trzeba odkurzyć i ta na pewno akurat potrzebuje takiego odkurzania. Przepiękne te epipremia są bardzo. No i chcę Wam pokazać jeszcze zwykłe, proste epipremium. Jedno mam tutaj takie, które akurat sobie jest tą rośliną zwisającą. Bardzo często, bardzo ładnie wygląda takie epipremium rozprowadzane po ścianie. Są takie różne takie do przyklejania, tak żeby można było pięknie rozłożyć taką roślinę na ścianie, więc można to zrobić. Ta nawet dosyć fajnie rośnie, gęsto. Zaraz Wam jeszcze powiem, pokażę jeszcze jedno epipremium. To jest epipremium, które to chyba też zresztą i tamto też. To jest epipremium, które ja sama rozmnożyłam. One są bardzo łatwe do rozmnożenia, bo naprawdę wystarczy wystarczy poprzycinać tu, gdzie macie liść i korzeń.
i wkładacie do wody tak, żeby ten liść nie był zanurzony i tak po 3-4 tygodniach macie już naprawdę ukorzenioną roślinę i można już dosadzać albo do tej starej, żeby zagęścić, albo tak jak ja tutaj tworzyć nową roślinę. Bardzo często jest tak, że epipremium robi coś takiego, że nawet jak przytniecie, to on nie wypuszcza, mocno się wcale nie rozgałęzia, poza moim zdaniem Epipremium Enjoy. On jest tam na górze, jego w tej chwili nawet nie próbuj filmować, bo on jest tak, że tylko koszyk będzie widać. Słuchajcie, i on rzeczywiście, jak jego się utnie, to on się fantastycznie zagęszcza. Natomiast te złociste, te aureum czy marble queen, one aż tak się nie zagęszczają. Raczej ja jestem zwolennikiem dosadzania, ukorzeniania i wtedy dosadzania. Bardzo łatwo się rozmnaża w wodzie. Bardzo rzadko, żeby jakaś tam roślina gniła, dlatego być może, że jest już ten korzeń i wystarczy, jak on tam sobie pobędzie w tej wodzie, mówię, 3-4 tygodnie i już jest roślina ukorzeniona, a czasami nawet szybciej. Ja pamiętam, tak było, że wzięłam kilka, mówię konkretnie o tej roślinie, wzięłam kilka sadzonych, słuchajcie, wsadziłam do wody i też akurat gdzieś tam wyjechałam i to chyba wtedy jeszcze, no nie pamiętam, nie chcę kłamać, że gdzieś na dłużej i jak przyjechałam, to ta roślina już była na tyle, te korzenie były na tyle splątane, słuchajcie, tak się wrosły, że ja po prostu tak jak wyjęłam z wody, tak wsadziłam do ziemi i wszystko się przyjęło i wygląda, o tu jest jakiś, trzeba wyrzucić. O, jeżeli chodzi o podlewanie między innymi takiego epipremium, ja akurat jeżeli chodzi o to, to o te rośliny, to podlewam mniej więcej raz w tygodniu. Podlewam je tak, żeby dobrze się napiły wody, dobrze je podlewam, dobrze nawet czasami przed podsiąg wstawię do wody, żeby się napiły dobrze, solidnie tej wody. Później oczywiście taką donicę wyjmuję, żeby nie zostało ani w spodku, ani w osłonce, żeby nie zostało żadnej wody. I tak wystarcza, zimą robię nawet raz na 2 tygodnie, także rzeczywiście, jeżeli chodzi o podlewanie, to się sprawdza. Kiedy też jak na przykład, bo czasami jest różnie, wiecie, są duże upały i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, nie wiem czy słychać, może tak. Te liście są sprężyste, one są elastyczne, więc wiem, że jeszcze nie muszę podlewać. Natomiast staram się raczej robić to regularnie, nie doprowadzać do tego, że te liście jak się już rusza, to są takie, no nie mam akurat takiej rośliny teraz, że te liście już są takie omdlałe. Więc nawet jeżeli tak się Wam zdarzy, to tak jak mówię, jak dobrze podlejecie, solidnie, to będzie to fajnie wyglądać. Fajnie też wygląda, bo bardzo często te rośliny potrafią w którymś momencie gubić te liście, te łodygi się stają łyse, ja tak miałam w pracy, pamiętam, no ale tam te rośliny bardzo często były zaniedbywane, to wtedy też można je po prostu sobie tutaj poowijać, tak żeby zagęścić tymi tutaj łodygami i żeby to jakoś wyglądało, lub tak jak mówiłam, poobcinać, zrobić nowe sadzonki i dosadzić i będzie super. Ja uważam, że jest to roślina taka, która wydaje się rośliną taką prostą, bo jest powszechna, więc wydaje się, że jest prosta w hodowli, ale chyba tak do końca to nie jest, dlatego że tutaj trzeba uważać, jeżeli chodzi o to podlewanie. Poza tym ona, zwłaszcza te, na przykład tak jak Happy Leaf, słuchajcie, wystarczyło w tej chwili, że było, koło tygodnia mnie nie było, byłam w Warszawie, były upały i ona już albo była zalana, tutaj będzie liść na pewno do wyrzucenia, nawet chyba go teraz wezmę, usunę, nie będę go tu trzymać.
I ona straciła tutaj liści, mi kilka, tam od spodu i tu. No straciła liście niestety, dlatego że się robią po prostu plamy, więc jeżeli ją zalejemy lub właśnie, najbardziej ona nie lubi zalania, lub za bardzo przesuszymy, to od razu to niestety wszystko tutaj wychodzi na tych liściach. No niestety to jest bardzo przykre, ale jest to roślina piękna. Jest, o, widzicie, tutaj teraz mam gęsto, natomiast tu, gdzie straciła te liście, no wygląda to jak wygląda. Ale najwyżej będziemy odtwarzać, bo ja tutaj już pokażę Wam, też robiłam sobie sadzonkę i tu też jeden, o, i zobaczcie, też już tak dosyć ładnie wygląda. Też niektóre liście mają plamy, ale to wszystko się pousuwa. O, tu jest taki, już widzę, ze świeżą plamą, więc to się pousuwa, a jest to naprawdę też bardzo ładna roślina, tylko tu już musimy, jak to zwykle bywa z tymi wariegacjami, że to, co mówimy, wszelkie zaniedbania od razu wychodzą właśnie na tego typu miejscach. No niestety tak to wygląda. Także troszeczkę mi tutaj się przerzedziła to moje Happy Leaf. No trudno, ale myślę, że ją odrodzimy. Bardzo serdecznie Wam polecam te rośliny. Tak jak mówię, dla osób początkujących wydaje mi się, że jest to roślina wdzięczna. Jest to na tyle wdzięczna, że ona dosyć szybko potrafi rosnąć. Pięknie wygląda, rozłożona właśnie w różnych kompozycjach na ścianie i wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o to, czy jest to roślina trująca, czy nie, no jest. Jest to roślina trująca, ona w swoich, znajdują się w jej tkankach kryształki szczawianu, wapnia, szczawianu wapnia, i to powoduje, że ta roślina może nas troszeczkę uczulać, podrażniać, zwłaszcza koty, które lubią się tak, wiecie, między roślinami ocierać, to może być dla nich roślina drażniąca. Nie jest to silnie trująca roślina, są o wiele bardziej trujące rośliny. Natomiast jeżeli mamy zwierzęta, to jednak raczej trzeba uważać na to, czy tam za bardzo nie hasają. Z drugiej strony, jeżeli ta roślina pnie się ku górze, ustawimy ją na półkach i gdzieś tam idzie, to bardzo często zwierzęta nie mają dostępu, typu pies, no ale na kot potrafi skoczyć, więc tutaj trzeba uważać. Ale z drugiej strony jest to roślina, która oczyszcza nasze powietrze, zwłaszcza z tych substancji lotnych, szkodliwych dla nas, więc również warto ją mieć. No i widzicie, jak to jest. Ze wszystkim po prostu trzeba na wszystko uważać. Zwłaszcza jak się ma zwierzęta, no to tak jak w moim przypadku ja teraz robię, że biorę i te kwiaty bardziej takie, które są bliżej ziemi, to daję do sypialni. Ja już Wam pokazuję, bo moja Lolunia śpi. Lolunia, chodź słonko, przywitasz się, bo my żeśmy się nie przywitali, tak. Ale Lolunia sobie śpi. Otworzyła oczka, tak, ale jest, bo ja się staram, jak kręcę filmy, to zawsze się staram tak, żeby ona była już po spacerze, wybiegana i wtedy ona sobie śpi. Taka milutka, jaka jest cieplutka. Taka jestem cieplutka. Słuchajcie, także wydaje mi się, że warto sobie, zwłaszcza ten Epipremium, które to jest rośliną taką, tak jak mówię, prostą, ale taką dosyć spektakularną, dającą się fantastycznie formować w różny sposób, więc wydaje mi się, że warto w taką roślinę, i to w zasadzie, powiem Wam szczerze, poza tymi, powiedzmy sobie, takimi bardziej kolekcjonerskimi Epipremium, to jeżeli chodzi o tą Merbil Queen, czy tą Aureum, zwłaszcza Aureum, to myślę, że ona jest na tyle powszechna, że nawet będąc gdzieś, jak uszczykniecie sobie taką roślinę, to po pierwsze, że jej nie zaszkodzicie,
Po drugie, naprawdę możecie sobie stworzyć dosyć fajną roślinę. Od razu Wam polecam, że warto do takiej donicy dać kilka sadzonek, bo jedna sadzonka to będziecie mieli jeden taki długi pęd i no chyba, że Wam o taki chodzi, ale raczej fajnie wygląda, tak jak ja tutaj dałam, że jest dużo tych sadzonek i ona wtedy naprawdę fajnie rośnie i bardzo, bardzo ciekawie wygląda. No dobrze, słuchajcie, tyle dzisiaj mojego chwalenia, bo ja bym tak mogła rozglądać się i pokazywać Wam, ojej, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze. No ale muszę zostawić coś na następny film. Dzisiaj ja się wezmę w tej chwili za odkurzanie właśnie tego Epi Premium po to, żeby tutaj po pierwsze, że ładnie wyglądał, poza tym, żeby ten proces fotosyntezy zachodził prawidłowo, żeby one nie musiały się te rośliny przebijać przez ten kurz. Oczywiście, słuchajcie, ja Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście mi napisali w komentarzach, jaką Wy macie roślinę, którą byście mogli się pochwalić, że w tym sezonie tak pięknie Wam urosła. Według mnie, u mnie będzie ta Hoya Australis Lisa plus Strelitzia Nicolai. One dlatego może, że to są duże rośliny i one rzeczywiście, no wiecie, jak wybuchły, kilka liści dadzą, no to już jest od razu, że tak powiem, duży efekt. Natomiast te mniejsze rośliny, one rosną inaczej, wolniej, ale również cieszą oko. No i oczywiście w następny piątek postaram Wam się pokazać efekt, jak u mnie urosły te mniejsze rośliny, które nie zajmują tyle przestrzeni, nie są może aż tak spektakularne, no bo jak się wchodzi, to ich tak może nie widać, ale jak się przyjrzy im bliżej, to się okazuje, że to są równie piękne rośliny, a mam takie, więc chcę Wam na pewno pokazać. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. Oczywiście, jeżeli lubicie takie filmy, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapkę w górze, bo jest nam bardzo miło, jak Wy tak dajecie nam znak, że jest fajnie, bo to wtedy zarówno ja, jak i operator jesteśmy zadowoleni, że nasza robota Wam się podoba. No i oczywiście jeszcze wciśnijcie dzwoneczek, to wtedy będziecie na bieżąco informowani o moich filmach. No i oczywiście, jeżeli byście chcieli wesprzeć w jakikolwiek sposób to mój kanał, to możecie postawić wirtualną kawę. Tam link do wirtualnej kawy znajdziecie pod filmem. Możecie również wejść w zakładkę Podziękuj i choćby symboliczną kwotą wesprzeć nasz kanał. Dla nas jest to bardzo ważne. Jak się okazuje, życie weryfikuje to wszystko i okazuje się, że takie wsparcie Wasze jest dla nas bardzo ważne i potrzebne. Dzisiaj będziemy kończyć. O Jezu, ona się ułożyła. Śpi czy ma oczy otwarte? Nie śpi, ale się tak wtuliła. Teraz jest takie ciepełko, milutko. Widzicie, ja Wam powiem tak, taki dom to tworzą właśnie zwierzęta, tworzą rośliny, dodatki. Przede wszystkim robimy sobie taki kącik, w jakim my się czujemy dobrze, komfortowo. No i oczywiście zawsze staramy się również, jak zapraszamy gości do naszych domów, to również staramy się, żeby nasi goście również czuli się komfortowo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Jaka jestem cieplutka. Jaka jestem cieplutka. Aż tak milutko.